Jestem. Nagrywa się wszystko dobrze? Nie, prawdopodobnie była to kolizja, bo miałem ustawione przechwytywanie okna na tym. Dobra, nieważne. Czekajcie chwilę. Bo to chyba dlatego, że OBS był ustawiony zarówno na LOLa, który się uruchomił w chwili, kiedy zaczęła się gra ładować, jak i na okno, gdzie przechwytywałem powiedzmy samo okno, tak? I tego okna nie wyłączyłem, odpalił się LOL i komp zwariował. Bo tak jakby miał przechwycać, kurwa, macie, jeszcze nie ten. Halo, już dźwięki są. Dobra, idziemy sobie, czekajcie chwilę. Koledzy, bo bieru wypalił. Kurwa, nie lubię takiej sytuacji. Byłem first pickiem i specjalnie sobie zapalić chciałem. Kurwa, bać. Gram Jarvanem. Dobra, gramy w League of Legends. Czy wszystko dobrze widać? Zobaczmy. Widać mnie, jestem tu. Elo, to ja. Dobra, siema. Także spróbujemy nie zagrać tej gry. Chodzi mi o to, dobra, bo przestałem swój monolog mówić. Że czym się odróżniam od innych ludzi? Zagram jak gówno, ale jakoś jako tako potrafię do tej gry wrócić. I być użytecznym w miarę, wiecie o co chodzi. Nawet będąc jakimś gównym tak naprawdę, o Malphite na supporcie, który ma mnie w dupie. Nie wiem, z E zagram, bo atak Speed XD. Kolega ma mnie w dupie. Ja żyję tym, co ja sam wyłupię. Ty chuju jebany. Nienawidzę cię już, kurwa. Ale dobra, no i sobie gram. Jestem gównem, ale takim miłym dla drużyny, przynajmniej, nie ukrywam. I wiecie, ja po prostu wbiję sobie jakieś wyższe elo i będziecie mogli oglądać moje gameplay, jak będę sobie grał na przykład taką postacią, co się nazywa Janna Support. Znacie taką postać? Świetna. I właśnie używając powiedzmy tej swojej wiedzy jako macro game i podejmując decyzję, na jednostce supporta będę w lepszej pozycji, bo nie będę musiał ukrywać, że coś robię, tylko rzeczywiście będę mógł nic nie robić. Praktycznie, że... dobra, boję się robić tego reda, bo się wypierdolę i mogę przyjść na tego. Jax, może mnie nie zabije. XD, może. Może. Czemu ja tyle życia stracę? Dobra, chodź kolego. Przejdę ci pomóc. O kurwa. No niestety musiałem zabić. Niestety musiałem ci podpierdolić tego killa, bo byś się wyjebał, kolego. I... no ja ogólnie wolę taki styl gry. Niektórzy mają inny styl gry, że po prostu zróbmy... i to, no nie oszukujmy się, ale to jest bardziej widowiskowy. I ja na przykład nagrając powiedzmy jakimś kurwa Kane'em 25-0, no nie nadaje się do czegoś takiego. Bo jestem kurwa debilem i nie nadaje się do makro game'u. Na supporcie to jest inna sprawa, bo tam umiem. I tyle. To jest jedyna rzecz dydaktyczna, którą mogę was nauczyć. Chyba. Wiecie, w miarę możliwości na jakimś lane'ie, czy właśnie na dżungli. Chodzi mi o to, powiem wam na wyższym elo. No ja też się nie chcę wypowiadać, kurwa, względem tego, że o kurwa, jaki jestem zajebisty. No bo nie jestem, jestem gównem. Na wyższym elo wygląda to w ten sposób. Gościu, widziałeś go. Chuj tam, może się nie wyjebiesz. Na wyższym elo jest bardzo duża synergia pomiędzy supportem a junglerem, bo oboje muszą podejmować powiedzmy takie decyzje i z reguły oboje muszą kalować takie rzeczy, bo mają największy wpływ w mapę. Grając na niższym elo jakimś powiedzmy ten Malphite, wątpię, żeby podejmował za drużynę takie decyzje, co mają robić. Wydaje mi się, że po prostu on zagrał sobie tego Malphite'a, bo po prostu opierdol na CR-kę i będę zadawał damage. No kurwa, czemu nie mam czwartego levela? Nie podoba mi się to. Więc... tak, po prostu. Zejdźmy kurwa do jakiejś platyny i potem możemy sobie zagrać jakąś kurwa Janną.
i zobaczycie. Albo nawet kiedyś właśnie grałem jakimś kurwa Malzaharem, ale ja nie grałem tym Malzaharem, żeby zadawać te obrażenia de facto, tylko właśnie żeby grać pod drużynę, bo jego ult był bardzo użyteczny i mi się ogólnie jego gameplay podobał. Ale go zmienili i wątpię, żeby teraz nadawał się jakoś bardzo na supporta. Dlatego nim nie gram, a zagrałem nim około 150 gier w życiu. No właśnie na tej pozycji, o której mówię, czyli sap. Pierwszy raz chyba możecie zobaczyć, jak ja coś gadam nawet Mundragom. Dobra, patrzcie, Oriana tutaj mnie już kieruje. Nie chcę tego. Zabili Thresha, tak? Malphite'a znaczy. Czy ja opłaca mi się tam iść pomóc? Wydaje mi się, iż nie, ni chuja. Także idę sobie na Wolfę do rodziny Warwicka. I powiem wam tak, no wiadomo, w tej grze czasem ponoszą emocje, tak? I możecie kogoś wyzywać, tylko tak naprawdę z reguły ponosicie takie ryzyko, że typ się może obrazić. I ze względu na to, że jeśli jest debilem, to może po prostu wyjść, trollować wam grę, a chyba w tej grze chodzi o to, żeby wygrywać te gry. I wiecie co powiem wam jedno, to nie jest ważne w tej grze tak naprawdę, czy wygracie ze statystykami kurwa 28-4 czy 4-28. Ważne, żebyście